Cześć, tu Ernest! W tym filmiku mam dla was kolejną porcję ciekawostek na temat rakiety Przybysza oraz wiadomość o ważnej zmianie w grze. W sumie to o dwóch ważnych zmianach w grze. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale tuż za rogiem jest 300 tysięcy subów i będę wdzięczny za waszą pomoc. Zacznijmy od tematu rakiety Przybysza. W stęchłym składzie można zobaczyć gotowe rusztowanie, które przyda się nowemu Przybyszowi podczas budowania jego rakiety. Dzięki wyciekowi Fortorego z Twittera wiemy, że tak oto będzie wyglądała gotowa rakieta w stęchłym składzie. Następnym krokiem Przybysza będzie oczywiście start rakiety, ale najpierw musi ją zbudować. Już możemy zobaczyć gotowe pierwsze części rakiety. Następną częścią rakiety powinien być ten oto fragment. I teraz chcę poruszyć temat tej ciekawostki, o której wspomniałem na początku. Jeśli obrócimy tą część rakiety do góry nogami, to wygląda ona niemalże identycznie jak nadajnik szczelin. Nadajniki szczelin były potrzebne Przybyszowi, aby utworzyć na niebie wyrwy. To by wyjaśniało, dlaczego nadajnik szczelin był częścią jego rakiety, którą przebijał się przez różne wymiary, aby ostatecznie zostawić na niebie wielką wyrwę, z której następnie powstały mniejsze wyrwy. Co ciekawe, tak samo jak nadajniki szczelin, Przybysz w momencie, gdy był nad wykrzywionymi wieżami, wystrzelił promień światła, aby prawdopodobnie utworzyć kolejne przejście do swojej rakiety. Teraz uwaga! Rakieta podczas swojej podróży odczepiła dolną część, która następnie spadła na akry anarchii. Jeśli się przyjrzycie, to ta część składała się m.in. z właśnie nadajnika szczelin. Z tego powodu krąży teoria, że to przez ten właśnie nadajnik szczelin akry anarchii zostały zastąpione przez golfowe gniazdko w 5. sezonie. Nie ukrywam, że to bardzo dobry pomysł, ale według mnie golfowe gniazdko dostało się do gry przez główną szczelinę na niebie. Tak samo jak pustynny teren, nad którym z wyrwy sypał się piasek. Z wyrwy nad górką Wikingów, która także weszła w 5. sezonie, sypał się za to śnieg, co jest kolejnym dowodem na to, że te miejsca dostały się przez wyrwę. Tak czy siak to jasne, że Epic Games od dawna miało to wszystko w planach i to niesamowite, jak udało się im stworzyć z tego całą fabułę. Od końcówki 3. sezonu do dzisiaj trwa ta sama skomplikowana fabuła. Trochę szkoda, że często ich dzieło fabularne jest zachmurzane przez temat samej rozgrywki. Mam tu na myśli bronie, przedmioty, zmiany w budowaniu itd. Myślę, że w tym sezonie wielki event zakończy się tak, że przeniesiemy się na kompletnie nową wyspę. Z mojego innego filmiku możecie pamiętać o tym, że w plikach gry po ostatniej aktualizacji pojawiło się aż 11 nowych nazw miejscówek. To chyba idealnie na sezon 11. Tak przy okazji, to jak już wspomniałem o balansie rozgrywki, to chciałbym tylko wspomnieć jeszcze raz o systemie oznaczania przeciwników na mapie. W kilku miejscach widziałem komentarze typu, że to jest WH i kompletnie zła zmiana, ale należy zrozumieć, że to jest przede wszystkim dla osób niesłyszących. System przeciwników na radarze polega na tym, że dopiero gdy ktoś do nas strzeli, w niektórych grach dopiero gdy zobaczymy przeciwnika, to wtedy ta kropka z ostatnią znaną lokacją tego przeciwnika pojawia się na mapie na kilka sekund. Wspominam o tym ponownie z powodu tych komentarzy na ten temat. To naprawdę nic szkodliwego i na pewno nie WH. Jak coś, to tego systemu jeszcze nie ma w grze, ale powinien być już niedługo. W rozgrywce wkrótce zajdzie jeszcze jedna zmiana. Zanim wam powiem, o co chodzi, to pokażę wam pewnego shota. Zobaczcie sami, jak skończyła się rozgrywka pewnego gracza w nowym Lewkim Lasku. No cóż, bywa, ale mam dobrą wiadomość. Jeden z pracowników Epic Games na Reddicie zapewnia, że po najbliższej aktualizacji zawartości strefy nie będą się kończyć na terenie stref szczeliny, co oznacza, że już nie będzie ostatniej strefy w wykrzywionym miasteczku czy w Lepkim Lasku. Według mnie to dobra zmiana. Pomysły twórców gry na te nowe miejsca nie są takie złe, ale chyba się nie nadają na grę końcową. Ja nienawidzę sytuacji, gdzie połowa strefy jest na górce, która jest na terenie wykrzywionego miasteczka, przez co nie można budować, a druga połowa strefy jest już poza wykrzywionym miasteczkiem, gdzie można budować i zbierać macy. Poza tym, na jaw wyszła ciekawa linijka kodu w plika gry, którą poznaliśmy dzięki likiemu z Twittera. Według jego znaleziska w plika gry po ostatniej aktualizacji pojawiła się kolejna wzmianka o stylu dla bambików. Jak wiecie, bambik to nie jest jeden skin. W grze jest John C., ten pan z długimi włosami, czy Ramirez. Wygląda na to, że Epic Games planuje w końcu dać nam wybór, jakim bambikiem chcemy grać. Po 10 sezonach. Max na swoim Twitterze udostępnił nagranie, na którym widać, jak oddzielne skiny bambików wyglądałyby w szafce. I co ciekawe, każdy bambik ma swój gotowy kafelek w szafce, co oznacza, że tak naprawdę są już gotowe na bycie oddzielnymi skinami w szafce.
A na koniec, w sumie to też w temacie skinów, nowy pakiet PS Plus. Dzisiaj po 13 został ogłoszony kolejny pakiet PS Plus. Na tym obrazku widać całą zawartość nowego pakietu. Zawiera on zbierak, emotkę naklejki, ikonę sztandaru oraz animowane malowanie. Malowanie zdecydowanie jest moim ulubionym przedmiotem z tego pakietu. Dajcie znać, co wy o nim uważacie. Już niedługo powinien on pojawić się w PlayStation Store we wszystkich krajach jako darmowy dodatek do Fortnite. Oczywiście tylko dla posiadaczy PS Plus i tylko na konsoli PS4. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.